Dzień dobry. Dzisiaj mam przyjemność zaprosić Państwa na wycieczkę po planach naszej wielkiej realizacji. Można powiedzieć mega realizacji. Film, który kosztował w tym czasie, czyli w latach 70. 300 milionów. Zaangażował ponad 400 aktorów, kilka tysięcy statystów, gdzie trzeba było na potrzeb filmu uszyć 23 tysiące mundurów. No, to było mega przedsięwzięcie. A mam na myśli tutaj film Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. Pokażę Państwu drogą kupna. Stałem się właścicielem takiego pięknego fotosu do tego filmu i sam pamiętam, jak naszą wyobraźnię tutaj pobudzały właśnie tego typu fotosy, zdjęcia rozwieszone na kinach. Ja na ten film trafiłem właśnie z klasą. To był czas, kiedy tego typu filmy historyczne mieściły się w programie edukacyjnym. Czyli pani z historii, czy też pani polonistka i wychowawczyni zabierały całe klasy, wszystkich uczniów do kina, aby obejrzeć to wielkie przedsięwzięcie filmowe. I mi przyszło oglądać Potop, pamiętam jak dziś, na ulicy Piotrkowskiej, w nieistniejącym już kinie Polonia. Chciałbym Państwa przeprosić za taką nieciągłość narracyjną, która jest wyraźna w tym moim krótkim filmie. Miałem kłopoty montażowe z racji tego, że ten materiał robiłem w różnych porach roku. Nie pamiętałem, o czym mówiłem na poprzednich fragmentach. Stąd też, oglądając ten film, możecie mieć Państwo takiego wrażenie, takiej troszkę niespójności, takiego rwania i takich troszkę może nowofalowych, że tak powiem, zabiegów. Ale nie jest to zamierzone. To wynika właśnie z tego, że nie miałem zbyt dużo tego materiału, nie miałem zrobionych jakichś dubli. Także z góry Państwa przepraszam, jeżeli to będzie miało wrażenie takiej troszeczkę surowości i toporności. Zapraszam do oglądania. I trochę zacznę tak przewrotnie od miejsca, gdzie moim zdaniem powinny być kręcone sceny do filmu Potop. No ale tak się nie stało. No, zapraszam do oglądania. Zaraz się za chwilkę wyjaśni, z jakiego powodu. Oczywiście dobrze zapamiętałem jedną z najzabawniejszych scen książki, kiedy Zagłoba uczestniczy tutaj w takich negocjacjach, bo poseł króla szwedzkiego namawia tutaj Zamoyskiego, żeby poddał tą twierdzę, niezdobytą twierdzę zamojską, a w zamian za to miałby być wynagrodzony jakimś tam nadaniem jakichś włości, do czego oczywiście formalnie król szwedzki nie miał żadnych, że tak powiem, uprawnień. Trzeźwo zachował się właśnie Zagłoba, trzeźwo, proponując panu Zamoyskiemu, żeby zaproponował Niderlandy posłowi szwedzkiemu. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakże trudnym było sforsowanie tych potężnych murów, tych obwarowań, tych wałów, żeby wedrzeć się do miasta. I ten motyw zamojski, który jest taki bardzo wyraźny w książce i uważam w filmie, no nie jest wykorzystany. No nie można było całej, że tak powiem, tutaj książki przenieść na ekran, bo wiadomo, że to nie jest możliwe, że scenariusz musi troszeczkę okrawać pewne wątki. Zbliżamy się do Niepołomnic, a aktualnie znajdujemy się w Puszczy Niepołomnickiej. I kiedyś pewnie słyszelibyśmy tętent koni królewskiego orszaku, hałas tutaj ogarów, które puściły się za zwierzyną, a dzisiaj słyszymy co? Samochody, które przejeżdżają przez tą puszczę. Więc cóż, jedziemy do Niepołomnic.
Nie mogąc odnaleźć tego miejsca, gdzie kręcono sceny w samej puszczy, no nie potrafiłem sobie odmówić małej przyjemności spaceru po Zamku Królewskim w Niepołomicach i opowiedzeniu trochę Państwu o tym miejscu. Panie reżyserze, panie Jerzy Hoffman, dlaczego będąc tutaj, w puszczy, w Niepołomicach, dlaczego pan nie zabrał swojej ekipy właśnie tutaj na dziedziniec tego pięknego zamku? Znajdujemy się na Królewskim Zamku w Niepołomicach. Także nasi królowie w momencie, kiedy wyjeżdżali na łowy do Puszczy Niepołomickiej, to tutaj na tą okoliczność został zbudowany zamek, który się rozrósł do takiej wielkości. Oczywiście nie jest to Wawel, nie jest tak duży, no ale podobnie jak na Wawelu mamy tutaj właśnie takie ciekawe krużganki w koło. Nieodparcie nasuwa się pytanie, dlaczego? Dlaczego ten zamek nie pojawia się częściej na ekranach kinowych? Dlaczego filmowcy nie wykorzystują tego miejsca? Tu mamy dowód na to, jak hojne jest nasze społeczeństwo, jeśli chodzi o renowację zabytków. Tutaj ta kaseta przypomina mi podobną pod Zamkiem Królewskim w Warszawie. Mieszkańcy Niepołomic wspominają, że z wielką chęcią garnęli się tutaj w roli statystów do filmu Potop Jerzego Hoffmana, a właśnie tutaj w kawiarni zamkowej czy w restauracji zamkowej panie wypatrywały kogo? Daniela Olbrychskiego, który był ulubieńcem damskiej publiczności. Mieszkańcy Niepołomnic mieli trochę za złe ekipie Jerzego Hoffmana, że wspominali to miejsce jako takie szare, zapyziałe miasteczko. Ciężko ocenić, jak to wyglądało w przeszłości. Dzisiaj to miejsce nie zasługuje na pewno na taką ocenę, bo jest to bardzo, bardzo ciekawe, malownicze, małopolskie miasteczko z wielką historią, tak jak Państwo widzicie. Proszę spojrzeć, jakie atrakcje tutaj nas czekają. No co, to pewnie jakiś Longinus pod Bipięta, tak myślę. No proszę zobaczyć, jaki to jest kolos, jaki to jest rycerz. Proszę bardzo, jak się tutaj prezentuje w słońcu ta zbroja. Wszystko solidne, nie z plastiku, z metalu. Już, okej. A na chwileczkę przejdźmy z ogniem i mieczem na potop. I z tego, co pan wspomniał, to w Sulejowie, tutaj w Podklasztorzu, tak? Dobrze chyba Nad Pilicą dokładnie. Nad Pilicą, tak. Tam gdzie znajduje się klasztor. Tak. Kręcono sceny uprowadzenia Bogusława. Księcia Bogusława, tak? Tak, tak, tak. No to była ta scena, kiedy Daniel Olbrychski wsiada na pięknego karego ogiera Parysa. To był koń ujeżdżeniowy Kazimierza Misztala. Do tej sceny wykorzystany, no i tam popisuje się tymi elementami wyższego ujeżdżenia, czyli piafami, ciągami, prawda, galopami, obrotami, piruetami. No i ta scena jest, kiedy Kmicic namawia Bogusława, bo taki... No nie mogę nie zapytać w tym miejscu tak. O to, czy znając naturę końską czy koni. Tak. Czy to jest do uzyskania coś takiego, że w pełnym pędzie puszcza się... Tak, nie, to jest bardzo, bardzo stabilna sytuacja. To konie po prostu jak równo idą, to się w ogóle nie czuje, że się siedzi. Czyli to nie było zmyślone, to mogło coś takiego się wydarzyć, ale to mało tego, że on puścił. Chodzi o to, że w momencie, kiedy szyk zawraca, że on trzyma się... Tam było po prostej, tam nie zawracali. Aha, bo on w książce, czy nawet tam w dialogu pada takie sformułowanie, tak. Że on mówi księciu, że
A on się pyta, a co w momencie, kiedy zawraca całe, tak, to jest, no, tak, ten, tak, tak. cała grupa tych koni? A on mówi, że on się wtedy nie wychyla o pół, tak. tam nie wiem, co tam mówi. O głowę, chrapę, tak. Już nie pamiętam dokładnie, ale tak, ale tutaj akurat nie zawracano, bo w takim pędzie się nie da zawrócić. To znaczy, tam było takich dwóch moich znajomych. Jeden to był Mundek Nowak, który masztalerz, który rzeczywiście całe życie spędził jeszcze przedwojennym masztalerze, że jeździł konno. I drugi był Tadek Woźnicki, pseudonim Wąs, taki nasz kolega z AKJ-u, który był marynarzem. Ale tutaj jeździł konno. On był z Warszawy, ale mieszkał w Gdańsku. I ta scena, kiedy właśnie tam porywają tego Bogusława, to jechał obok kamera na takim gaziku wojskowym. No i tam pocinali, no i kręcili, jak on tam galopuje i go tam porywają wtedy. On te ręce rozkłada, oni go tam trzymają. Te konie oczywiście nie wyprzedzały, bo konie jak idą równo, to idą równo. Tutaj z reguły nie wychodzą. No i potem Hoffman mówi, jak podniosę rękę, to go puścicie. A czy te konie, które szły w tym zastępie, one się znały wcześniej? One gdzieś razem pracowały? No, znały się, bo próbowano, to one się tam... Aha, czyli na ten, tak, bo ja myślałem, tak, chodziło nie, mi o to, czy były... z tego samego są tutaj, że stada ogierów, czy nie, powiedzmy... to był koń, ten koń Kazia Misztala był wypożyczony. Ja już nie pamiętam, że oni nie podmienili konia do tej sceny, bo podejrzewam, że Kaziu by się chyba na to nie zgodził, żeby jego koń taki, bo ten koń potem został sprzedany za ogromne pieniądze do Francji, żeby on był tak narażony na takie galopady, że mu się tam coś nie stało. Tak. Nie pamiętam tego już dokładnie, czy został podmieniony koń, czy nie. Wiem tylko jedno, że jak galopowali w tym szyku, to mi Tadek Wąs opowiadał po latach, że kiedy Hoffman powiedział, jak podniosę rękę, to macie go puścić. Jak go puścili, to koń prosto pogalopował do stajni. Tam była taka stajnia namiotowa. Bogusław się w stajni zatrzymał dopiero. Przenieśmy się do tego miejsca, o którym wspomina pan Jerzy Rubersz. Mam okazję, przyjemność państwu pokazać klasztor Cystersów w Sulejowie. Jak widzicie państwo, mamy tutaj choinkę z prezentami. Rok był na tyle bogaty, że prezenty zostały pod choinką. Okazało się, że jest ich więcej niż chętnych. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie zagrać w szachy takie wielkie tutaj. To jest bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Kazimierz II Sprawiedliwy w XIII wieku sprowadził tutaj do Sulejowa Cystersów. Już nie pamiętam, chyba z Francji. No i dzięki temu mamy tutaj taki okazały obiekt, a raczej zespół budynków poklasztornych. Między innymi znajduje się tutaj hotel. Hotel pod klasztorze. Nie jestem w stanie określić, odnaleźć tego miejsca, w którym, pamiętacie państwo, Kmicic taki, w którym gotują się aż te emocje, który musi właśnie tak się wziąć w garść, żeby nie dać tutaj upustu wściekłości od razu. Każe sobie wylewać na głowę wiadra lodowatej wody. I za plecami ma taki mur właśnie z takich jasnych kamieni. I niewykluczone, że działo się gdzieś właśnie to w tym miejscu. Bo tak obejrzałem tutaj inne, że tak powiem, miejsca klasztorne i nie znalazłem niczego podobnego. No, wyraźnie mam kłopoty z pokazaniem państwu, bo to była taka rozległa, taka łąka, można powiedzieć. Takie rozległe przestrzenie trawiaste, które gdzieś kończyły się, gdzieś mieliśmy tam na horyzoncie las. A z tego właśnie, co tutaj pan Jurek mówił, no to odbywało się to nad Piwicą i wydaje mi się, że w tamtą stronę, bo tam gdzieś mógł być las. No teraz to wszystko po tylu latach wygląda inaczej. Jest wiele nowych budynków, pojawiły się tam jakieś działki, odgrodzono w ogóle ten teren od Piwicy, nie możemy tutaj zejść. Jak widzicie państwo, jest ten taki teren tutaj namokły.
część jest zaorana, część powiedzmy to jest w postaci jakichś takich, no bagien to za duże słowa, ale jakichś takich moczarów. No chyba lepiej będzie, gdy przeniosę się na drugą stronę Pilicy i pokażę Państwu cały ten klasztor z drugiej strony rzeki. Moja wytrwałość została nagrodzona, bo tak uporczywie szukałem tego miejsca na drugiej stronie Pilicy, żeby zobaczyć klasztor w pełnej okazałości. I proszę Państwa, mamy właśnie dokładnie ten kadr filmowy. Udało się. Tym razem się udało. Wiecie Państwo, to jest wspaniałe miejsce na wycieczki. Tutaj tym wałem, takim przeciwpowodziowym, można sobie spacerować. Jak widzicie Państwo, tutaj chodzą ludzie sobie z pieskami, spacerują. No, jest to bardzo, bardzo fajne miejsce. Ciekaw jestem właśnie, jak to wygląda wiosną i jak to wygląda latem. Dzisiaj nie ma zbyt dużo osób, ponieważ mamy nowy rok, 2023. A propos sań, to sceny z saniami mamy dwukrotnie. Raz jest to moment, kiedy Kmicic razem z Oleńką udają się właśnie w taki kulik po to, aby spotkać po drodze żołnierzy Kmicica, którzy go informują o tym, że doszło do tam zamieszek, chyba w Upicie, już nie pamiętam, nie chciałbym tutaj teraz pomieszać nazwy. Jak pamiętacie Państwo, ta pierwsza scena odbywa się w lesie. Jest to scena nagrywana była w Dolinie Chochołowskiej z tymi saniami. Natomiast ta finałowa scena no już była bardziej wymagająca, bo to był większy orszak towarzyszący tym saniom, więcej jeźdźców i one, ta sceny się odbywały na zamarzniętym jeziorze, bodajże na Białorusi. I realizatorzy długo czekali na ten moment, żeby jezioro na tyle zamarzło, żeby gwarantowało, że pod tą kawalkadą jeźdźców nie połamie się ten lód i nie pochłonie naszych dzielnych jeźdźców woda. A teraz mały przeskok i w czasie, i w geografii. Tu w Tatrach, w Dolinie Chochołowskiej jest ten wspomniany pierwszy kulik, gdzie właśnie spotykają wachmistrza Sorokę, który komunikuje tutaj złe wieści. Mogę tylko powiedzieć, że żałuję, że nie mogę nakręcić dla Państwa zimą tych scen, bo proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda, te powłoki śniegu na drzewach. No coś pięknego. A ja znajduję się właśnie w takich saniach, które należą do świętego Mikołaja. Święty Mikołaj, jak wiecie Państwo, już swoją robotę wykonał. No i teraz odpoczywa. A sanie na razie tu zaparkował. No nie wiem, czy one będą czekały do kolejnych świąt, czy po prostu. Podejrzewam, że Święty Mikołaj tutaj jest w hotelu, bo to jest i spa, i basen, i tak dalej, i tak dalej. No, starszy człowiek, dużo się napracował, ma prawo teraz troszeczkę odpocząć, zregenerować siły. Mój materiał o planach filmowych potopu podzieliłem na dwie części i w tej drugiej części znajdą się informacje właśnie o obronie Częstochowy, ale zanim pokażę Państwu, no to właśnie chciałem przedstawić ten ważny rekwizyt. Proszę Państwa, a oto i ona, sławetna kolubryna. Wchodzenie na kolubrynę zabronione, jest tutaj ogrodzona, jest mała tabliczka, która mówi, co to za działo. No i jak widać, no, w momencie, kiedy w filmie była jeszcze postawiona na wzniesieniu, no to rzeczywiście Olbryski miałby kłopot, żeby tutaj dosięgnąć. Zresztą z tego, co wiem, to był podnoszony, nie było tego widać, ale on był na ramionach kolegów. W momencie, kiedy tam jest, że już wisi, no to wisi, tak? Ale żeby się pociągnąć na jednym ręku i włożyć coś do środka, to jest raczej trudne. Stąd też trzeba było po prostu takie łączone tutaj ujęcia robić. Jak widzicie Państwo, zamek w Golubiu-Dobrzyniu służy jako miejsce dla jakichś rycerskich potyczek. Jest jakaś honorowa tutaj loża dla dostojników, no, którzy obserwują właśnie potyczki
naszych zbrojnych rycerzy, nie tylko naszych, jak widać tutaj flagi są z innych państw. Także na pewno musi to być wielka atrakcja, takie turnieje rycerskie. No i można przy okazji nakręcić nawet film tutaj, jakieś sceny do filmu, a jakże. Aż roi się tutaj od różnego rodzaju armat. No i mamy kolejną filmową armatę, która też zagrała w potopie. No jak tabliczka nam mówi, jest to dar wytwórni filmów fabularnych w Łodzi.